dziąchy i dziąchacze. Właśnie gramy w... Udowadniamy tak, jak się zbłaźni. Harry Potter to jest taka super gra, polecam aktualnie na promocji w Empiku. Ostatnio w TK Maxie też była w promocyjnej cenie. Ale w Empiku są też płyty BTS. I teraz Sylwia wylosowała niebieski, będzie odpowiada na piekielnie trudne. Czekaj, czy jesteś gotowa? Chips mi bro. Jaki jest kolor? To czekaj, niech Sylwia się oporządzi, a my zobaczymy jaki. A zobaczymy, okay. Czy wy odgrywacie też. Niebieski, tak? Jak tak, bardzo tragicznie. Dobra. Kto został dyrektorem Hogwartu po śmierci Dumbledora? Brawo! Slytherinu. O nie, nie. Zaraz Ravenclaw. Teraz sas nadajesz. Tam jest moje pranie. Zaraz, ja się właśnie. Różowy. Jaka to jest kategoria? Zaklęcia? Sylwia, nie. Wykształcenie wyższe. Już po studiach, więc nie trzeba umieć czytać. Tak. Co powodowało wypowiedzenie zaklęcia Mors Mordę? Nie wiesz? Czwarty tom. Mors Mordę. Czwarty tom, jak były te... Quidditch. Barty Crouch Junior. Ale to nie było... Barty Crouch Junior. Nie wiem. Namioty! Mroczne znamioty. Dobra, ale nie wiem, dalej nie wiem. Ja wiem, w której to jest scenie, ale nie znam konkretnej odpowiedzi. Ja wiem, w której to jest scenie na początku. Wywoływało mroczny znak. Aha, to mówili i wtedy, Mors Mordę! A, rzeczywiście, no także. Ja pewnie teraz się pogrążę w rozpoczęciu. Fiolet, o Boże. Fioletowy? Który z profesorów Hogwartu lewitował nad stołem, przy którym Lord Voldemort zebrał śmieciojadków? O Boże, to jest trudne. Który z profesorów Hogwartu? Lewitował nad stołem, przy którym Lord Voldemort... A to też, a ja wiem, czego uczyła, ale nie wiem jego nazwisko. Ona uczyła mu goznactwa. Spoko, przeczytam nazwisko i tak mi to nic nie powiedziało. Ale zgadłam, bo dobrze powiedziałam. Wydaje mi się, że tak. Charity Barbecue. Tak, no to ona, tylko ja... Brawo! To jest największym przegrywem. Wodę. Tak. I gramy dalej. I do jutra. Tak. Cześć, witam was bardzo serdecznie i właściwie jeszcze się do was nie odzywałam, nie przywitałam się i nie zaczynamy kolejnego reading vloga. Zaczynamy po prostu vloga, weekendowego vloga. Reading vloga, bo ja chcę mówić, książka mi się podoba. Dobrze, będziemy mówić o książkach. Zaraz będziemy w ogóle razem nagrywały i... Będzie jakiś film wspólny na kanale, ale no to zobaczycie pewnie później. Także przywitałam się, a teraz idziemy nagrywać film do Uli, ponieważ razem z Sylwią wybrałyśmy jej książki, które będzie czytała. I będziemy ją rozliczały i teraz będziemy my mogły będzie przychodzić. Czytałaś? I nie tylko... Czytajcie Pielgrzyma! Nie tylko BTS! Do you know BTS? Tak, także no wiadomo, na moim kanale możecie czytać co chcecie. Pielgrzyma! Pielgrzyma. Pielgrzym jest spoko, ale jeżeli nie chcecie go czytać, to naprawdę nie musicie. Dobra, to my idziemy nagrywać. Właśnie wyjechałyśmy od Uli i jedziemy do Oli i do Karoliny. No i też do reszty dzbanów, ale na razie mówię do Oli i do Karoliny, ponieważ one tam się znajdują. I słyszę, że dziewczyny coś mówią z przodu. Jedzie z przodu Ula. Czekajcie Pielgrzyma! Jak widzicie, nic się nie zmieniło. W każdym razie później też powiemy wam wszystkie, co aktualnie czytamy, żeby bardziej tak czytelniczo podejść do tego vloga, ale teraz musimy chwilę odpocząć, bo nagrywałyśmy ile? 3 godziny? 4? No, trochę nam to zeszło i trochę się nagadałyśmy, także teraz chwilka odpoczynku i później się odezwę. Słuchajcie, jadąc znalazłyśmy przepiękne pole słoneczników, moich ukochanych słoneczników. I teraz tutaj się odbywa sesja zdjęciowa. Zaraz będę ja. Zapisuję
zakładam, że mieliśmy. Kto tutaj jest? Dzień dobry! Cześć! Słonko już widzieliście. Dojechaliśmy, przepraszam, całe i zdrowe. Kierowca się dowiózł, szofer. Beznadziejnego mieliśmy kierowcę, przewodnika, bo po prostu trzy razy zawracaliśmy. Sama sobie pojechała. Staliśmy 10 metrów, nie sam, chodzi mi o... Powiedziałaś kierowcę. A nie, no kierowcy trasy. 10 metrów od domku staliśmy i... Tak było. Kto tutaj jest? Dzień dobry. Czy to pani BTS? Nie, bo mi zablokują film, uciekam od tego głośnika. Idziemy teraz na spacer, a później będę się tych wszystkich... No patrz! Ja zrobię mu loka! Coś tam. Co tam jest? Są sesje zdjęciowe, takie wiecie, już? Artistico. Aha, czyli my w naszych dresach to nie bardzo? Nie, my nie bardzo. Niestety się nie spasowałyśmy. Nie wiedziałam, że one się stroją w jakimś celu. No właśnie. Tak. Dla Państwa Karolina Borkowska. Dziękujemy. Jeszcze mikrofon. Proszę pozdrowić. Pozdrawiam mamę. Odsuńcie się dziołkę, jak tu się tutaj? Tak? Nie. Co robisz? Gdzie tu się nie, nagrywa? Tak. Przepraszam. Właśnie, nie piję. Marta, pokaż, czym ty odbijasz. Najlepszy sprzęt. Daję radę. Kasia, ta berwa. O, nie. Bada. O, dajesz. Moja. Teraz wywiad, pochwal się, co teraz czytasz? Gliniany most, immortalistów, Keeper of the Lost Series i Nieznośna lekkość bytu. I powiedz coś o tych książkach. Nieznośna lekkość bytu to mój nowy ulubieniec, Keeper of the Lost Series, fajny jak zawsze. Immortaliści mnie nudzą i Gliniany most też mnie nudzi. To słabo. No, odpowiedz na pytanie, kiedy pielgrzym? To moja odpowiedź. Nikola! Odpowiedz na pytanie! I'm paparazzi i będę za tobą chodzić. Ogólnie my nie przeklinamy, bo czytamy książki, jesteśmy mądre i jeżeli nam coś się wymsknie, to jest wpływ McDonalizacji. To jest coś takiego, że po prostu globalizacja i McDonalizacja kulturowa. To jest jak się je za dużo McDonalda. Nie tylko, ale też. Tak idziemy, czyta się, bo... Kącik relaksacyjny, kącik beauty. A ja mam super fryzurę w ogóle. Jemy pieluszki by Sasna z szpinakiem. By Sasna, by Biedronka. Cicho, ja tutaj robię reklamę by Sasna. Nikt nie robi takich pierogów. Jak Sasna. Z serem jakimś tam i ze szpinakiem. Tak. Z metą. Polecam. I z czosnkiem. Ten czosnek też robiłam. Ten. Sama tarła. I ten, o to opakowanie też ogarniałam. Produkowałaś jeszcze całą noc. I jem łyżką. Polecam. Sama robiła. Tak, talerz też. A jeszcze będą robione kiełbasy z masarni sosenki. Tak, zwłaszcza z mojej masarni. Tam robi Marta.
Największa ulubienica mięsa robi mięso. Karo, opowiedz, co się wydarzyło. Karo! Jest ciężko. Karo przeglądała Book Depository. Karolina tak naprawdę przygotowuje się na drugi kierunek. Medycyna. Approximately 10 hours later. Pokaż, co wyciągnęły ci dziewczyny. Idziemy, idziemy. Chirurgię, idziemy. Pani doktor, nie ma. Tak. Ile się kręcimy? 5. Dawaj, dawaj na razie 3. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. To ja tylko będę oglądać. Jest! Schyl się trochę na dół. Czyli 7. Ja nie robię, bo ja umrę. I kręć. 7 kółek. Raz. 2. 3. 4. 5. 7. Już. Dawaj. Dobra, liczy się. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O kurde! A muszę szybko się obracać? No. Nie, nie musisz. Byle 7 razy. Raz. 2. 5. 6. 7. Dawaj! No nie! Coś tam nie łożysz z nich równania. Dobrze, Karolino, niech pani się pochwali. Co pani aktualnie czyta? Już pokazuję. Przygotowałam się. Czytam teraz. Mnie pielgrzyma. To jest książka Oli. Girl Made of Stars. To jest książka o nie pielgrzymie. To jest książka o dziewczynie. Do you know BTS? Mamy bliźniaków, Owena i Marę. I bardzo są bliźniakami i bardzo się przyjaźnią również. Trochę bliźniakami. Bardzo są bliźniakami, w sensie tak naprawdę czują taką więź. A jedna ja mam tak jak ja i Gajewska. I ty go home. Jest pewna impreza i przyjaciółka Mary, jednocześnie będąca dziewczyną Owena, oskarża go o gwałt. O kurczę. I sprawy się, no, jak wiadomo, komplikują i głównie ta książka opiera się na tym, jak wszyscy obwiniają ją o to. Więcej zobaczycie na Czytamy u Karoliny z Olą. Dzień dobry. Ponowna sławna booktuberka. Co pani czyta? Tutaj gryzę. Nie! Ale to widzę, doktor Book nie chce się dzielić. No 450 nas powiedziała, zanim powiedziała moją. Tu jest 450 osób. Mhm. Co pani aktualnie czyta, pani Urszulo? Pielgrzyma, czytajcie. Słuchajcie, piszcie w komentarzach, żeby Ula nagrała recenzję Pielgrzyma na swój kanał. Ula tak naprawdę tego nie czytała. To nie wie, o czym jest książka. Do you know BTS? Tak. Mic drop. Zabiera mi czas antenowy i widzów, bo ja dzięki temu filmowi myślałam, że się wybiję. Czas już nie mam. Koniec. Ona tylko ze mną robi i nie. Ale źle zabijasz, bo to się robi tak. To jest moja połowa kadru. Odejdź. Ja mówię o książce i ja czytam Chłopiec ostatniej ławki, którą wybrała mi Sylwia, którą poleca też Karo. Przychodzi ktoś, jakieś dziecko i nie wychodzi na przerwę. Nikt nie wie, o co chodzi. Są ploty na dzielni, że on niebezpieczny jest to dziecko w klasie. I to jest fajne, bo to jest z perspektywy 12-latka, nie, chyba młodszy, 9-latka. Dziewczynki.
Chciałam. Jest dziewczynka? Tak! I nikt o tym nie wie! Ale ja też myślałam, że to jest chłopiec. Przecież mówiłam ci, że ja to czytałam w oryginale i dopiero jak skończyłam książkę, to się zorientowałam. Ale ja jestem dopiero na 20 stronie, to mogę jeszcze nie wiedzieć, że to główny bohater to dziewczynka, nie chłopiec. Ale przeczytałam jeszcze Dziennik Podróży z Korei Północnej, średnie takie. Tylko mowa o relacjach chińsko-koreańskich. Tutaj Alia pięknie jest, żeby zobaczcie, minimum 2 minuty. Pokaż, możesz pokazać Alię. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, minimum 2 minuty. I ogólnie książka taka 3x5, a ten chłopiec z ostatniej ławki. Ty jesteś 3x5, wiesz co? Mówię teraz o tej północy Korei. Słuchaj, co się do ciebie mówi. Dobra. Słuchaj ze zrozumieniem. Ponieważ ten autor był tam tylko, oczywiście Sasa tutaj wkleił okładkę, bo ja nie pamiętam, kto to napisał, Malcolm jakiś tam. Był tam przez 15 dni i niby parę jeszcze fajnych dostrzegł, ale moim zdaniem to jest za mało, żeby dostrzec więcej. Dopiero tak naprawdę na końcu zaczęło się robić ciekawie. No a chłopiec z ostatniej ławki spoko polecam. Dzięki, że kolejną osobą mi zajmuje kadry. Dobrze, dziękujemy Pani. Tak, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, miłego tygodnia. Pani Sylwio, proszę się podzielić. Do you know BTS? Who's your bias? Okej, okay, pytamy się, co teraz Sylwia czyta? Poparzone dziecko, aczkolwiek Demian nadal zajmuje moje myśli. Przepraszam, nie wiedziałam jak zacząć. Tak, właśnie no, Poparzone dziecko czytam i cały czas w głowie mi siedzi Demian i chcę zacząć w końcu magiczny duet, czyli Serce i Mózg, tak? Tak to jest polski tytuł. Może by panie przejść do mnie, gdyż albo ja teraz czytam. Podgapię jak wszystko, taka też oryginalna. Twarzy nie ma jak Podgapiłam to od męża Anny, według jego listy Goodreads. Anna to zignorowała, ale... Dobrze. I to teraz czytasz, tak, Pani Marto? Panno Marto? Przeczytałam 25. Dobrze. W samochodzie, bo mi się nie robi niedobrze, jak czytam w samochodzie, prawda? Okej. Okay. Pani Anno, co Pani teraz czyta? Psychoterapeutkę od wydawnictwa Agora, autorstwa Helen Field. Pani się Helen nazywa, nie pamiętam jej nazwiska w tym momencie, na F jakoś. Pozdrawiam Panią Helen. Tak, i generalnie historia mniej więcej wygląda tak, że tytułowa psychoterapeutka, główna bohaterka i w sumie narratorka też tej powieści ma męża, który wyjeżdża ze swoimi kumplami na wyjazd i bardzo szybko się okazuje, że mimo, że dzwoni do niej z informacją, że już tam dotarł, to wcale nie dotarł i dostaje status zaginionego. Do you know BTS? Rozumiem. We created a monster. I co ja mówiłam? Aha, że jest zaginiony. Aha. No i jest to taki thriller, kryminał, ale to jest tylko tak naprawdę wierzchnia warstwa tej książki. W rzeczywistości chodzi w niej o coś zupełnie innego, więc jest to... No, czy pierdziem jest lepszy? Rozumiem. Droga Nicolo, ja co czytasz? Ja mam dość jechania po mnie, więc czytam Gliniany Most i mi się nie podoba. Dziękuję za uwagę. Dlaczego? Wszyscy są ciekawi. Ja nie mogę powiedzieć dlaczego. To jest spoiler? To powiedz coś innego dlaczego. Bo Nicola powie to u siebie na kanale, a nam tylko zasugerowała, nie żebyśmy... Nie mogę wam powiedzieć, że jest nudno i tyle. No. Nic się nie dzieje. Nic. Co? Ja słyszałam taką opinię, że jemu się tylko genialnie udała. Tak, a reszta totalnie. To jest... Dobrze, także dziękuję wam dziewczynki. Zobaczymy ten to ujęcie. Saranio. I zaraz się zbieramy. Annyeonghaseyo. No ja mogę powiedzieć coś mądrego, bo ja powiem blasiko i laca warita, kapitata flava alba. Ha? Że kurczak słodko-kwaśny. Nie, to jest kapusta gubista biała. Aha. I? Ja nie powiem nic mądrego, a ja później powiem, co czytam, po prostu. Wiecie, co jest najgorsze w powrotach z super wyjazdów? Po pierwsze powroty, tak? Ale gorsze są powroty, kiedy macie zepsutą pralkę. Chciałabym tak bardzo wrócić na ten weekend. Co ja aktualnie czytam? U mnie sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ ja nie czytam jednej książki, tylko czytam trzy. Właściwie cztery. Tak, cztery, ale wzięłam ze sobą trzy, takie, które czytam przez cały czas. Pierwszą książką, którą czytam, jest to książka Strażnik z serii Zapomniana Księga Pauliny Händel. Już właściwie ją kończę. Myślę, że dzisiaj mogę ją skończyć. Drugą książkę, którą czytam i właściwie zaczęłam, jest to Wiedźmin, czyli Miecz Przeznaczenia, drugi tom Andrzeja Sapkowskiego. To zaczęłam czytać, ponieważ to mam w TBR-ze na wakacje. I po prostu tak, wzięłam się wreszcie za czytanie serii. I ostatnią książką, którą czytam i mogliście ją też widzieć tutaj na przebitkach, jest to książka Remigiusza Mroza, czyli Osiedle Żniw. Ja u Sylwii na kanale albo u
Uli, nie, u Sylwii na kanale, jak mówiłyśmy o kryminałach, grałyśmy w Hot Potato Challenge i w momencie, kiedy właśnie padło hasło kryminały, ja powiedziałam osiedle RZ i mówię, co tam dalej było? I dziewczyny mówią, no osiedle Żniw, już mówiłyśmy. I ja tak, aha. W sumie powiem wam, że ja nie wiem, dlaczego cały czas mówiłam, że jest to osiedle RZNIW. Może dlatego, że jest tak napisane i w książce jest jakby wytłumaczony ten skrót, ale oczywiście jest to osiedle Żniw, także tę książkę czytam, jestem gdzieś tak w połowie, ale bardzo szybko się ją czyta, więc myślę, że też dzisiaj, jutro ją skończę i nagram wam recenzję tak, żeby w następnym tygodniu mogła się ona pojawić. Więc tak sobie jeszcze myślę, że mam 3 książki rozpoczęte na czytniku i jest to 27 śmierci Tobiego Obeda i tę książkę też już kończę i jeszcze jakieś 2, Sagę Sigrun i jeszcze coś, ale już nie pamiętam. No, sporo książek mam pozaczynanych. Mam nadzieję, że z racji tego, że mam teraz urlop, to będę miała więcej czasu, żeby przysiąść i przeczytać je wszystkie i żeby jakoś sobie tak wyczyścić to konto. Padłam też na pomysł, żeby pod koniec sierpnia, w ostatni weekend sierpnia dokładnie, zorganizować maraton czytelniczy, który będzie właśnie związany ze seriami, czyli tak jak właśnie TBR na całe wakacje, czyli czerwiec, lipiec, sierpień. Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie. Ja oczywiście wtedy dam wcześniej ogłoszenie, umieszczę też taką informację na Instagramie i tutaj w społecznościach na YouTubie, też na pewno jeszcze o tym wspomnę w innym filmie, tak żebyście też mogli wziąć udział, jeżeli mielibyście taką ochotę. I myślę, że byłby to maraton czytelniczy na piątek, sobotę i niedzielę, tak żeby nie spędzać całego weekendu tylko i wyłącznie na czytaniu, bo są to ostatnie dni wakacji, ale żeby jakieś tam serię sobie podgonić. Także tak, kochani, ja tutaj tylko rzucam pomysłem, koniecznie piszcie w komentarzach, co o tym pomyśle sądzicie. Ja wam dziękuję najmocniej za oglądanie, nie mam pojęcia, jak ten vlog wyszedł, myślę, że będzie on szalony, ale taki był też ten weekend, był przewspaniały, naprawdę podładowałam baterię, było mi to tak potrzebne, że nie mam słów, po prostu było przecudownie i naprawdę. Zresztą widzieliście, że zabawa była przednia. Także tak, kochani, dziękuję wam najmocniej za oglądanie. Dziękuję dziewczynom za ten wspaniały weekend, za wspólnie spędzony czas. No i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!